Nie ma to jak zacząć nowego roku. Od recenzji gry, która okazała się w roku poprzednim. Boy, Mary Boy! W sumie już nie mogę tak do niego wołać, bo to już nie jest Boy, a Atreus. Atreus i Kratos. Power duo. Dwójka bohaterów nie tylko i wyłącznie z pozoru, ale tym razem naprawdę. A teraz zapraszam Was na bohaterską opowieść, bohaterską recenzję o dwójce herosów, którzy przemierzają 9 światów i jeszcze jeden. Ten pomiędzy. Zapewne tak jak bardzo wielu graczy, byłam jednym z tych, którzy bardzo wyczekiwali God of Ragnarok. Bardzo mi się podobała pierwsza część God of War'a, tego odświeżonego God of War'a. Grałam też w kilka poprzednich części, jednak to odświeżenie tej całej franczyzy bardzo mi się spodobało. Nowy Kratos oraz jego syn, który wcześniej nie miał imienia, a tylko i wyłącznie ksywę pod tytułem Boy, to było dla mnie coś naprawdę bardzo świeżego i bardzo mi się ta gra podobała. Dlatego też dałam spory kredyt zaufania twórcom i zamówiłam grę God of War Ragnarok w preorderze. A jest to coś, czego z reguły staram się nie robić, a także mówić ludziom, aby tego nie robili ze względu na to, że w ten sposób często finansujemy gry, które są po prostu słabe. Ale już przy pierwszej części twórcy God of War pokazali mi, że wiedzą co robią i zdecydowanie nie wypychają swojej gry bullshitem, więc postanowiłam zamówić i oczywiście zagrać. I tylko i wyłącznie kolekcjonerki trochę mi żal, bo trochę droga była i dalej niestety jest, więc czekam, aż któregoś dnia cena spadnie i być może ten młot będzie mój. Jednak co się w ogóle w tej najnowszej części God of War Ragnarok w ogóle dzieje? Najnowsza część przygód Kratosa zaczyna się niedługo po zakończeniu wydarzeń z poprzedniej gry. Dlatego choć nie musicie, to szczerze Wam z całego serducha polecam zagrać w poprzedniczkę. Pozwoli Wam to przede wszystkim zrozumieć szerzej motywacji postaci Frey, która dosłownie w pierwszych minutach od rozpoczęcia części Ragnarok rzuca się dosłownie wściekle na Kratosa i Atreusa. Ojciec i syn ukrywają się bowiem w lasach Midgardu w nadziei, że uda się uniknąć konfliktu z Odynem. Nadzieja jest to jednak płocha, bo przeznaczenie ma na ten temat swoją własną opinię i już niedługo Kratos i Atreus wpadają w wir wydarzeń, który zawiedzie ich prosto w Ragnarok. Niemałą w tym też rolę będzie miał fakt, że Atreus nie jest już małym chłopcem i z każdym kolejnym rokiem staje się coraz bardziej niezależny. I jak to nastolatek nie zawsze chce słuchać Kratosa. Chodzi swoimi własnymi ścieżkami i nie zawsze są to drogi, które będą krzyżować się z tymi, po których kroczy sam Kratos. God of War Ragnarok to ponownie spotkanie z naszym ulubionym bogiem wojny, ale już nie tylko. Bowiem jedną z największych nowości w God of War Ragnarok jest fakt, że będziemy mieli okazję pokierować przez sporą część gry właśnie Atreusem. Ma on swój zestaw umiejętności, własną broń i ataki specjalne. W przeciwieństwie do Kratosa nie wali on jednak toporem, a posługuje się łukiem i posiada jeden chyba z najlepszych ataków specjalnych w grze. Nie będzie to umiejętność dostępna od razu, ale twórcy połączyli jej aktywację z naprawdę bardzo przejmującym momentem w grze i był to jeden z tych dwóch razów, kiedy kompletnie dałam się zaskoczyć fabule. Atreus bowiem potrafi zmienić się w dziką bestię. Moment, w którym nasz bój pod postacią dzikiego zwierzęcia rozprawia się z przeciwnikiem, odrywając im głowy, to zabawa, na którą zdecydowanie warto czekać. Aż trochę żal, że mimo wszystko Atreus nie ma aż tak wiele fragmentów, w których w pełni przejmujemy nad nim kontrolę i nie będziemy mogli tak często poszaleć, pozwalając naszej zwierzęcej bestii wyrwać się na zewnątrz i urwać kilku ziomkom głowy. Jeżeli Atreus był w poprzedniej odsłonie waszym ulubieńcem, to na pewno będziecie się cieszyć. Jeżeli nie, no cóż, myślę, że wciąż powinniście spróbować, bo jest to zupełnie nowa postać w tym uniwersum i według mnie ma bardzo wiele do zaoferowania. Twórcy zbudowali nam też bardzo ciekawego i wielowymiarowego bohatera, który ma swoje zdanie i nie jest tylko i wyłącznie nudną kopią Kratosa. A to własne zdanie niejednokrotnie Atreus głośno wypowiada. Relacja pomiędzy ojcem a synem w tej części to istne złoto i kryształ. Obserwujemy, jak Kratos wciąż chce utrzymać swojego syna blisko siebie i w ten nieco szorstki sposób sprawować nad nim opiekę, a jednocześnie coraz bardziej dociera do niego świadomość, że nasz młody wojownik powoli wyślizguje się z jego objęć i powoli z dnia na dzień staje się młodym wojownikiem. Zresztą wątki rodzinne i relacje pomiędzy rodzicami a dzieckiem wiedzie w tej części mocny prym. Pojawiają się także inni rodzice i inne dzieci i każda z tych relacji, choć krótka i nie jest tak rozbudowana oczywiście jak wątek główny, na pewno pozwoli Wam choć na chwilę zatrzymać się i podziwiać, jak doskonale jest to skonstruowana fabuła. Zresztą po zakończeniu drugiej części jestem już pewna, że twórcy rozpisali ją przynajmniej na trylogię i dokładnie wiedzą co robią i realizują swój plan od początku do końca.
Nie ma tu mowy o zbędnych postaciach i bzdurnych wątkach rodem z trendu niesienia przekazu w grach i zamęczania widzów treściami, które są dla nich bardzo odległe, a jest dokładnie to, co większość z nas w dużej mierze zna osobiście, czyli trudne wątki rodzinne, nawet jeżeli z pozoru może się wydawać, że wszystko jest zupełnie normalnie. I żeby nie było, God of War Ragnarok jest to gra bardzo postępowa i pojawiają się tam wątki, które znane są obecnie z wielu współczesnych produkcji, ale nawet jeżeli się pojawiają, to są one budowane w sposób bardzo umiejętny, bez wpychania prosto w gardło. Do tego też uważam, że fabuła gry God of War Ragnarok zasługuje na nagrodę i mocne 10 na 10, chociaż myślę, że jest w tej grze jeden malutki moment, który znacząco bym skróciła, bo według mnie po prostu był zbyt przeciągnięty. Mówię tutaj konkretnie o fragmencie, w którym występuje postać Agrbody. Bez wchodzenia w spoilery, które mogłyby wam zepsuć zabawę, uważam, że był to oczywiście fragment bardzo uroczy, ale mógł się zakończyć gdzieś w połowie, zaraz po przekazaniu Atreusowi tego, co przekazać Agrbody musiała. Nie była nam potrzebna w tym fragmencie walka z bossem. Miałam poczucie, że twórcy trochę się bali, że ten moment będzie zbyt bajkowy i zbyt relaksujący. Dlatego też wcisnęli nam trochę na siłę walkę, której równie dobrze mogłoby po prostu tam nie być. I nie powiem tutaj absolutnie nic złego na temat ciemnoskórej Agrbody, bo uważam, że jest niesamowicie uroczą postacią, choć faktycznie wybór aktorki do tej roli może się wydawać kontrowersyjny. Teraz czas przejść do mięska, czyli do walki w God of War Ragnarok. Oczywiście mamy w tej części do dyspozycji ostrza Kratosa i jego nieodłączny topór, ale jest też nowość. W postaci niezwykle skutecznej broni, która pozwoli wam nie tylko dostać się na nowy teren w późniejszym etapie, ale także rozszerzy możliwości Kratosa w sieczeniu przeciwników szybko i skutecznie. Rozwijając umiejętności, poszerzamy zakres możliwości broni, a zmieniając specjalne ataki oraz artefakty i wiele innych elementów, nie będziemy się w ogóle nudzić w ciągu całej gry. Oczywiście Kratos ma także tarczę, która bywa niezwykle pomocna w walce i nie tylko i wyłącznie paruje ciosy, ale sama w sobie potrafi być śmiercionośną bronią. Tak samo Atreus posiada swój wachlarz możliwości, a walka każdą z tych postaci potrafi dać niemałą satysfakcję. Ja bawiłam się na tyle dobrze, aby oczywiście God of War Ragnarok splatynować, czego absolutnie nie żałuję. Walki z bossami są niezwykle imponujące i intensywne, choć na początku gry potrafi nieco przerazić niemal dwugodzinny wstęp, w którym nieustannie bijemy się raz po raz coraz to silniejszymi przeciwnikami. Ale spokojnie, ten intensywny wstęp jest po to, aby osiągnąć efekt trzęsienia ziemi, wciągnąć gracza w ten niezwykły świat i nie puścić do samego końca. Jak ja lubiłam ten moment wyprowadzania przez Kratosa ciężkiego ataku. Bardzo mało jest gier, które dawały mi taką satysfakcję i tak doskonale odwzorowywały ten moment ciosów przeciwnika, aby czuć go nie tylko i wyłącznie na ekranie, ale też całym ciałem, kiedy gramy. Jednak aby nie było nudno, że tylko machamy toporem, gra po intensywnym wstępie otwiera przed nami półotwarty świat, w którym będziemy eksplorować, zwiedzać światy, rozwiązywać zagadki, próbować dostać się do skrzyń Norn i ponownie walczyć. Nawet po zakończeniu wątku głównego nie polecam wam zbyt szybko wyłączać gry, bo wciąż możecie natrafić na niespodzianki od twórców, które będą dostępne dopiero właśnie po zakończeniu. Najnowszy God of War Ragnarok to zabawa na blisko 50 godzin i zapewniam, że żadna z nich nie jest czasem straconym. W grze bowiem kryje się wiele ciekawych rozmów, opowieści Mimira, postaci drugoplanowych, easter eggów i wyzwań, które bawią i dają też rozrywkę graczom, które poszukują bardziej wymagającej rozgrywki, jak choćby walki z berserkami. W poprzedniej grze mieliśmy okazję zmierzyć się z walkiriami, a tym razem stajemy w szranki z nieco innym przeciwnikiem, co nie oznacza, że nie jest on mniej groźny. Walkirie też staną nam na drodze, ale będzie to powiązane bezpośrednio z wątkiem fabularnym i nie będzie tych stać aż tak dużo. Oczywiście czekają też na gracza wyzwania w Helheimie i polowanie na kruki, które czasami będą nieco bardziej widoczne nocą, bowiem kolejną ciekawą nowością God of War Ragnarok jest w pewnym momencie kontrola nad cyklem dnia i nocy, która z kolei odsłania nam nowe możliwości zwiedzania. Spodoba wam się, choć nie tak bardzo jak ten najbardziej creepy klub kruków w jednym ze światów. Free are we, free of the Father, our half-wise men belong to no other. Grając w God of War Ragnarok byłam nieustannie pod wrażeniem, jak doskonale został tu zbudowany gameplay i świat. Tak niewielkie rzeczy jak okrzyki Mimira,
czy dźwięki budowały moją satysfakcję z rozgrywki i były wskazówkami, co powinnam robić. Przykładem może być choćby banalna pomoc, że gdy Kratos podchodzi do krawędzi, jeżeli jest możliwość zejścia na dół, wychyla się nieco nad nią do przodu, natomiast jeżeli nie ma takiej możliwości, po prostu tego nie robi. Stąd wiemy, że nie mamy tam czego szukać. Tak samo jak dźwięki, które wydają kruki, przez co wiemy, że gdzieś w pobliżu tutaj kryje się ten zielonooki kruk, którego możemy rzucić, oraz wiele fajnych rozmów bohaterów. Od zaczepnych tekstów Atreusa i jego pytań, czy jemu też wyrośnie tak ogromna wielka broda, jak jemu tacie, po absolutnie wyborny duet Krasnali na postaci niezwykle rezolutnego wiewióra Ratatoska skończywszy. Tutaj się przyznam, że wiewiór to mój jeden z moich ulubieńców w najnowszej części. Na koniec zostawiłam sobie polski dubbing. Jeżeli myślicie, że go zjadę, nic bardziej mylnego. Jest dobry, choć ja osobiście wolę grać po angielsku, bo głos Christophera Judge jest dla mnie niepodrabialny i jego mruknięcia są dla mnie zespolone z postacią Kratosa absolutnie na zawsze. Z kolei w polskiej wersji wcielił się w niego Artur Dziurman, który podobał mi się, ale nie na tyle, aby przełączyć na polski dubbing na stałe. Za to moim ulubieńcem jest oczywiście Paweł Szczęsny jako Brock i kultowy już wiewiór Ratatosk ze swoim wrednym wcieleniem. I tak spora w tym zasługa siarczystych polskich przekleństw, których nikt tutaj się nie boi i rzuca nimi aż miło. Dlaczego żeś się nie zająknął przez tyle czasu? I tylko trochę braku boja mi żal. Są to już postacie, które zdecydowanie dojrzały, zmieniają się wraz z rozgrywką, zmieniają się wraz z tym, że upływają kolejne lata, co jest nam pokazywane. I uważam, że God of War Ragnarok to jest doskonały przykład tego, że gry potrafią być niesamowite, potrafią mieć świetną fabułę. Oczywiście, że to jest coś, co już my wiemy, gracze, od bardzo wielu lat, ale mam wrażenie, że bardzo wiele osób wciąż jeszcze nie potrafi dostrzec tego, że gry przez lata się zmieniły, że stały się bardzo ambitne i opowiadają czasami znacznie lepsze historie niż w filmach czy serialach. Dlatego też polecam God of War Ragnarok każdej osobie, której podobała się jedynka, ponieważ jest to mniej więcej to samo z małymi, drobnymi zmianami, które nieco ulepszyły rozgrywkę i spowodowały, że ta gra po prostu jest odrobinkę lepsza. Jest tak samo dobra, 10 na 10 jak poprzedniczka, ale jest tam kilka zmian, które powodują, że jest teraz 10 plus na 10. Natomiast jeżeli jesteście graczami, którzy oczekiwali, że God of War Ragnarok będzie nieco inny, na przykład powróci do tych hack and slashowych korzeni, tych pierwszych osłon God of War'a, to zdecydowanie nie jest to to. Ja osobiście bawiłam się wyśmienicie i już nie mogę się doczekać trzeciej części, która jestem pewna, że się ukaże, bo po prostu nie wyobrażam sobie, żeby ta historia została rozpisana na kolejną część. Wszyscy jesteśmy pewni, że ukaże się kontynuacja i jestem tylko ciekawa, w jakiej formie się ukaże. Ale to jest zdecydowanie dyskusja dla osób, które już skończyły grę. Jeżeli macie na ten temat swoje pomysły, to oczywiście możecie wpisać w komentarzach, tylko oznaczcie tam, że będą spoilery dla osób, które jeszcze nie miały okazji grać właśnie w tą odsłonę. I teraz najważniejsze właśnie pytanie, jaka jest wasza opinia na temat God of War Ragnarok? Czy uważacie, że jest to bardzo dobra gra, czy być może w ogóle się nie zgadzacie i uważacie, że jest to raczej część nieudana? To mnie osobiście bardzo ciężko uwierzyć, ale każdy ma swoją opinię i jak najbardziej ją szanuję. Możecie ją wpisać w komentarzach, natomiast ja bardzo dziękuję wam dzisiaj za oglądanie. Jeżeli recenzja się wam podobała, to wiecie co robić. Zostawcie lajka, suba, dzwoneczek, udostępnijcie to wideo. Mam nadzieję, że zostaniecie na kanale na dłużej. Tymczasem ja bardzo dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia już przy okazji kolejnej recenzji. Ale zanim spotkamy się przy kolejnej recenzji, pamiętajcie, aby pograć sobie coś fajnego. Dzięki raz jeszcze i pa, pa!